TVG9. Mam dzisiaj bardzo smutną wiadomość. W dniu dzisiejszym został aresztowany przez policję i wywieziony do psychuszki na leczenie alkoholowe. Współpracownik TVG9, niejaki Wańka, mieszkający w tej oto chałupie. No niestety w Polsce obowiązuje ustawa antyalkoholowa, która jest totalnie niekonstytucyjna, sprzeczna z wszelkimi konwencjami praw człowieka i tym podobnie. Na podstawie jej można człowieka zamknąć w psychuszce pod zarzutem nadużywania alkoholu. Tam nie ma mowy o chorobie alkoholowej, o jakichś tam innych sprawach, tylko jest nadużywanie alkoholu i jedna z innych przesłanek, bardzo ogólnikowo potraktowanych jak zakłócanie porządku, czy uchylanie się od podjęcia pracy. A więc no, jest to prawo całkowicie totalitarne, sprzeczne z prawami człowieka i niestety na jego podstawie Wańka powędrował do psychuszki.